wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. Witamy. Witamy Was serdecznie we wtorek. We wtorek Was witamy. Hall. I robimy hall. Znaczy, Laura robi. No, no proszę bardzo. Byliśmy, słuchajcie, w Lewiatanie, bo Amelka pojechała na 11 do szkoły i wpadliśmy na szybko do Lewiatana. Ja. No pokazuj, ale nie, tutaj pokazuj, tutaj kładź. Tą kiełbasę z tego stołu zrobisz. Dwie paczki sokolików. Laura sobie zażyczyła kiełbaskę, to jej wzięłam jakąś chyba podwawelską. Poczekaj, wolniej. Takie małe kiełbaski ujrzała Laura, ja ich w ogóle nie widziałam. Tak, i je. Takie frankfurterki, bardzo malutkie, w Biedronce są trochę większe. I one były, słuchajcie, na 37 zł. Wzięłam je 10 sztuk, bo nie wiedziałam, czy je posmakują. Już wiecie, trochę zjadła, już w samochodzie jadła. Wzięła sobie jogurcik, takie mleczko. Wzięliśmy pierś gotowaną z indyka. Ozory z warzywami, wiadomo dla kogo. Tutaj jeszcze wzięłam, poczekaj, co to było, bo też mamy otwarte, bo sobie Paweł robił kanapki, golonkę królewską i tutaj jest filet królewski z indyka. Dwie paczki wzięliśmy makaronu takiego dla psa, bo muszę mu ugotować, serek sobie taki Monte wzięła, wzięliśmy ser fetę, kabanosy. Ciasto te kruche, bo będę robić jabłecznik taki na szybko. Tak położymy. Kaszę gryczaną do obiadu i ryż biały. Dla mnie. Wzięłam lewiatanowskie rzeczy, bo w Lewiatanie kasza. Tak. W Lewiatanie ryż, słuchajcie, firmy Sonko. Sonko, wiecie, z takim tym. To chyba kosztował około 8 zł. Więc porażka. Wziąłam lewiatanowski. Tak, zawiesiłam się. I był na ryneczku, poszłam na rynek, wzięłam gruszki. Nie wiem, czy one muszą chyba jeszcze dojrzeć. Wzięłam jabłka jeszcze, żeby były właśnie, bo to z kilo jabłek do tego ciasta potrzebuję. No, to tak. Ja już mam ryż jeden ugotowany. Tu już mam zupę pomidorową zrobioną. A tu się pieką kurczaki. No. No właśnie i... No, Laura mnie rozprasza tym, cześć, cześć, nie mogę się skupić. No i, kupiliśmy jeszcze kurczaka, wziąłam ćwiartki z kurczaka, 6 sztuk, to upiekę w piekarniku. Laura zażyczyła sobie pieczone, żeby były takie z piekarnika, to takie będzie. Bo chciałam zrobić, udusić chciałam z jakimś sosem, ale jak ma być tak, to niech będzie tak. No bo ja lubię tak. Lubisz. I do tego będzie kasza gryczana, też sobie Laura zażyczyła, bo w przedszkolu je i bardzo lubi, więc zobaczymy, czy zje w domu. Bo do tej pory nie jadła. Zobaczymy. I dzisiaj jest ryż i kasza. No jakoś tak się złożyło. Gryczana. Tak, kasza gryczana. Ale ryż był do obiadu. I my już zupę z Laurą zjadłyśmy. Więc no, już pojadłyśmy. Jeszcze kupiłam koperek taki właśnie, bo mi się przypomniało, taki suszony, bo do tego, do zupy, żeby mieć, bo lubimy. Bo już nie mam takiego naszego mrożonego. Bo trochę miałam. A jeszcze kupiłam grysik dla kotów, znaczy dla kotów, Boże, dla królików. Wzięłam teraz, bo nie było tego w zoologicznym, tego Benka. I kupiłam im w Lewiatanie, Hilton firmy, taki drewniany, coś z drewnem taki, takie pelet taki, chyba to się pelet nazywa, takie kawałki okrągłe. I wzięłam to, mówię, jak już jestem, to wezmę, lepiej mieć zapas niż nie mieć. A też nie wiem, czy Laura jeszcze w tym tygodniu do tego przedszkola pójdzie. No, a właśnie nie było w tym zoologicznym, mówię, to wezmę, ale chyba sobie muszę zobaczyć na internecie, czy nie będzie po prostu taniej. I nie zamówię sobie większej ilości, bo to można szału dostać co tydzień, kupować i pamiętać o tym żwirku. I tak, a jeszcze kupiłam, nie pokazałam, ale to już wiecie, no chleb kupiłam. I bułkę kupiłam taką krojoną, wiecie, jak bułka. No i oczywiście nie pokazuj. Dobra. Chleb.
nadarzyn, z nadarzyna, z piekarni, chleb domowy. On jest dobry i on ma, wiecie, naturalne składniki w sobie. Podobno, no tu jest wszystko tak napisane. On jest dobry, tylko że wiecie, no 5 zł kosztuje. Ja bardzo Ale w kocham Rywetanie to ja go zawsze kupuję, bo jest ten. Bardzo dobry. kocham ten. I taką bułkę, tą poznańską czy paryską. No, chyba poznańskie jakieś takie Chleb. bułki były, nie wiem. Dwie kupiliśmy takie, ale już tam Paweł sobie też zjadł na śniadanie. I oczywiście pączki. Nie mogłam przejść obok nich obojętnie w Lewiatanii i ich nie kupić. Pyszne są, przepyszne. Kiedyś kosztowały złoty, nie, kiedyś kosztowały 99 groszy, złotówkę, teraz już złoty 30 kosztują. Ale one są naprawdę bardzo dobre, tanie i dobre. No i niedługo to ja będę sama jak pączek wyglądać, jak będę tak te pączki jadła. Ale tak samo jak mieszkaliśmy w poprzednim domu i chodziłam na spacer z Laurą w wózku po Amelkę do szkoły, jak chodziliśmy, jak chodziłam na spacery, wiecie, bo już nie jeździłam samochodem, tylko spacerowałam po nią do szkoły, to przychodziłam codziennie koło Społemu. I w Społemie też były takie tanie, dobre pączki, po prostu na potęgę. No słuchajcie, ja jestem uzależniona od tych pączków, ja nie wiem, co to ze mną jest. I się śmieję, że niedługo będę sama wyglądała jak pączek. Ja też. Ty też? Laura też robi. Ale wam powiem, że ten wczorajszy, bo tu jedna osoba mi napisała, pytała się jaka cena tego pączka wczorajszego, tą taką oponkę, co wam pokazywałam, kupiłam w tym groszku, to ona kosztowała 2,50 i wyobraźcie sobie, że ja jej nie zjadłam. Ja sobie to zrobiłam kawę, z wami się rozłączyłam, wzięłam Patrz, jaki sobie szczuk. taki kciuk, Laura pokazuje, bo Laura teraz mam tak, że jak coś jej się podoba, to kciuk tak, jak coś jej się nie podoba, to kciuk tak, a jak jest pół na pół, to tak pokazuje. No i zjadłam dwa gryzy, wzięłam tego pączka i po prostu, no, taki był suchy w środku. No, nie był nie do zjedzenia i go po prostu nie zjadłam. O. Dlatego dzisiaj sobie kupiłam te. No. Napiszcie, czy lubicie pączki. A jutro albo pojutrze będę robiła jabłecznik z tego ciasta, tak na szybko. Te ciasto kruche bardzo dobre jest. Szybko się robi, wiecie, chwila, moment, ciasto macie zrobione. Małą brytwaneczkę, bo to jest taką tą podłużną, taką małą brytwankę. I chwila, moment, i ciasto jest. Ale tego nie zrobię, jak nie zjemy najpierw te pączki, bo 5 sztuk kupiłam. To na pewno ich do jutra nie zjemy. To co mam jutro środę, to pewnie w czwartek. Nie hałasuj. Pewnie w czwartek dopiero zrobię te ciasto, bo jak ona mi to hałasuje po tych torebkach, to nie wiem, czy wy dobrze mnie słyszycie. A, jeszcze kupiłam ten. Jeszcze szpinak mrożony kupiłam. Zresztą mam zamrożony, bo chciałam kupić ciasto francuskie i takie zrobić z ciasta francuskiego ze szpinakiem taką przekąskę do jedzenia. Ale co ty robisz? Lata w koło. Ale nie było ciasta francuskiego w Lewiatanie. No i jest już godzina koło 14, bo już Paweł do pracy pojechał. Laura, weź, chodź, bo mnie rozpraszasz. A my się zaraz zbieramy i jadę po Amelkę. No i Laurę muszę zabierać z sobą. I powiem wam, że dzisiaj przez 4 dni Laura mi w nocy pokasowała tak, że ja się budziłam, nie mogłam spać. A Zmiana. nie, a dzisiaj w nocy nie kasłała, więc ja wstałam o godzinie 7. Bo wiecie, Paweł na drugą zmianę, Amelka prawie na 11 do szkoły, bo 4 pierwszych lekcji nie było, no to można było sobie pospać. No i wstałam o 11, bo kogut mnie obudził. Boże, wstałam o 7, bo kogut mnie obudził, bo tak piał, że się obudziłam. A ja do która spałam? A ty to wstałaś koło 9, Laura to wstała koło 9. I dlatego tak się wyspałam, bo ona się w nocy dzisiaj nie budziła, nie kasłała i nie musiałam, wiesz, Laura. Jest oszołom. No i słuchajcie, co ja mówiłam, że wstałam o 7 i kurczę, no nie pamiętam, co ja mówiłam, że kogoś mnie obudził, już się zawiesiłam, no. Ale coś, Budzi. no tak, ale coś chciałam powiedzieć w ogóle na ten temat. A, że Laura nie kasłała w nocy, to już mówiłam przecież to, dobra. Już mówiłam, że Laura nie kasłała, ale rano jak wstała, to pokasływała i teraz jeszcze też pokasuje tak troszeczkę. To jest takie niby nic. Ale kurczę, no nie wiem, czy ją miałabym, wiecie, zobaczcie, ona cały czas lata, ona jest pełna energii, nie ma gorączki, nic. Nie. Jutro to ja chyba normalnie puszczę do przedszkola. Jeśli on mi się zaobserwuje, jak nie będzie mi w nocy kasała, to jutro idzie do przedszkola. Niech te 3 dni pochodzi.
Chociaż się boję z drugiej strony, że ją puszczę i coś tam gorszego mi jeszcze do tego kaszlu przyniesie. Wiecie, jak to jest. Zobaczymy. Przemyślę, prześpię się jeszcze z tym tematem. Za oknem mamy plus 1 stopień. Wszystko zaczyna się rozpuszczać i będzie... U nas to będzie na drodze, tutaj nad lasem, wszędzie będzie masakra. Ale jest zimno. Mimo to, że jest na plus 1 stopień, to jest zimno. Jest... Wiaterku nie ma, troszeczkę taki mały wiaterek jest, ale jest bardzo, słuchajcie, no nieprzyjemnie, nie oszukujmy się, jest nieprzyjemnie na dworzu. No, dobra, tyle mojego gadania, bo już 8 godzin gadam wam i tak naprawdę o niczym, ale dzisiaj mi pisaliście, że mogę gadać, że lubicie, nawet jak o niczym gadam, to i tak jest fajnie. I wam bardzo dziękuję, bo tak miłe komentarze mi piszecie, że naprawdę jest mi bardzo miło z tego powodu. I Laura coś wam chciała jeszcze powiedzieć. Pamiętasz, co miałaś powiedzieć, czy zapomniałaś? Zapomniałaś? Tak. To czekaj, ja ci przypomnę. Co ci przypomniało? Nasłuchamy. Dziękuję, co was mnie pozdrawiacie i buziaczki mi dajecie. Tak, Laura, wam dziękuję, że ją pozdrawiacie, bo każdą wiadomość, jaką dostanę i jest pozdrowienie dla Laury... Jestem ja. I tak, jest pozdrowienie dla kierowniczki, to ja jej wszystko przekazuję. Że cię tu taka pani pozdrawia, albo taka... Ja jej wszystko mówię. Ja też was pozdrawiam. I Laura też was pozdrawia, bo zawsze mówi odpisz, że dziękuję. I buziaczki dajesz. I buziaczki dajesz, tak. I zawsze mówi odpisz, że dziękuję, że też pozdrawiam, wiecie. Ale mówię, to może powiesz widzom, że ich pozdrawiasz, no tak? Tak. I później, wiecie, latała, to zapomniała. To pozdrawiamy widzów naszych, tak? Tak. Ale jeszcze nie żegnamy się, jeszcze pojedziemy po Amelkę, potem może jeszcze kawkę sobie razem wypijemy, co? Z tak. Widzami. I zjemy pączka. Tradycja. Chyba kawa i pączek to już będzie taka tradycja u nas. Będziemy kiedyś pączka i kawę. Dobra, kończymy, bo głupawka nam się załącza. Dostałam taki komentarz dzisiaj. Takie zapytanie. Zaraz odpowiem, bo jeszcze nie odpisałam. Czy chodziło o Amelkę, czy Amelka się nie chce pokazywać? Bo się nie pokazuje. No, nie chce. Słuchajcie, nie chce. To znaczy zależy. Jak tam ona, to wszystko od niej zależy, bo ja jej nie będę zmuszać. Jeżeli ona nie chce, to nie. To się nie pokazuje. Jak ma ochotę się pokazać coś tam w przelocie, no to tak, to się pokaże. A tak, żeby wiecie, z telefonem, tak jak ja teraz stanąć i coś tam, żeby ona do was powiedziała czy coś, to ona się w tym nie widzi. Znaczy, może i by się widziała w tym, ale ona się wstydzi. Wstydzi się, bo kiedyś na początku się częściej pokazywała. Tam w tych pierwszych takich filmach nie było takiej świadomości wtedy, ile osób może to obejrzeć. Teraz jak ma świadomość, ile osób ogląda, no to można powiedzieć, że troszeczkę tam się zawstydza i wstydzi, ale wiadomo, no wiek 12 lat, to już taka jest nastolatka, wiecie, nic na siłę, ja jej do niczego nie będę zmuszać. Jak się chce pokazywać, to jest, jak jej nie ma, to znaczy, że się po prostu, że nie chce. A też wiecie, ja jak ona jest w szkole, to ja też nie siedzę i nie czekam, aż ona wróci. Tylko nagrywam, no tak jak teraz, przed szkołą, bo potem będzie ciemno, to wiecie sami, jak to jest. No. Ale no słuchajcie, no nic na to nie poradzę. Nie chcę, no to nie. Jak będzie chciała, to się na pewno będzie pokazywać. No i tyle mogę powiedzieć, no bo co innego. No nic innego nie wymyślimy. Dobra, kurczaka muszę wyłączyć. O, mi się przypomniało. No, a wiecie, no czasami mówię do Amelki, Amelka, chodź, pokażesz się, coś powiesz. Nie. Nie, nawet jak kiedyś jechaliśmy, słuchajcie, samochodem i ona wsiadła i ja nagrywam do was, mówiłam chyba, czy coś tam rozmawiałam z wami, no ja tylko tak rękę przesunęła i że cześć, że tak się zwitała. No, nie miała ochoty, słuchajcie, no. Nastolatka. Jak nastolatka, słuchajcie, nie jest lekko czasami. Co tam masz? A mamy taki, muszę sobie zawiesić, mam taki wisiorek mam. Dostałam od koleżanki z Francji. I tak położyłam i muszę gdzieś to powiesić. Dobra, kończę, bo już będzie znowu tak gadatliwie. Laura macha im zabawką na patyku taką. Za szybko pokazujesz. Za szybko. Tylko jej głowy chodzą. Sierściuchy małe. Idziemy po Amelkę i zobaczcie. Trochę trzęsie, bo w ręku trzymam telefon, więc wybaczcie. Ale zaczyna padać deszcz. I
I jest okropnie, słuchajcie, no jest taka pogoda jakby, no taka wiecie co, jesienna, naprawdę teraz, bo odwilż się zrobiła, ale ten deszcz tak mrzy cały czas, no widzicie sami, okropnie jest. Tak wam tylko z ręki szybciutko tutaj pokażę. Kiedyś nagrywałam, pokazywałam wam jak tutaj był zagajnik drzew, choinki i brzuski. I kiedyś to chyba w którymś vlogtoberze nagrywałam, to może dużo osób o tym nie wie. Przyszłam tutaj na piechotę sobie na spacer i wam pokazywałam jak to wszystko jest wycięte. O, zobaczcie, aż do tamtych drzew, to jest kawał, hektary normalnie, hektary. Bardzo dużo metrów drzewa wyciętego. Tam są jeszcze takie kubki tych korzeni. Korzeni takich, co korzenie wyrywali, wiecie. I oni tam są te kawałki takie zmielone. Tu już jest przyszykowana, będą robić drogę prawdopodobnie, jakąś dojazdową. Tu już jakaś jest ziemia. Tak z samochodu wam pokazuję, wiecie, bo jest zimno. I nawet ten dom, co tam daleko stoi, on był postawiony w tych, po prostu w tych choinkach stał. I tutaj są właśnie taka kora z tego drzewa. No i słuchajcie, poczekajcie. Jadę polną drogą, to się pokaże. I słuchajcie, nie wiem jak, muszę tak przytrzymać. I słuchajcie, no ja wam tu kiedyś pokazywałam. I prawdopodobnie tutaj ma stanąć szeregowce, osiedle takie. Tak zwane szeregowce chyba, to się tak chyba na to mówi. Więc no masakra wam powiem. Ile tutaj ludzi teraz się zjedzie, zamieszka, jak tu pobudują, no ale no nie będziemy nikomu wiadomo bronić, ale ktoś, bo to była prywatna działka, prywatne domy to był, znaczy Boże, prywatny zagajnik był to prywatny i ktoś to po prostu sprzedał i jakiś deweloper chyba kupił i będzie tutaj stawiać właśnie chyba takie domki, wiecie, jednorodzinne, jeden przy drugim, takie szeregowce. Tak słyszałam, ale wiecie, plotki są różne. No, zobaczymy co tutaj będzie, ale już widać, że jakaś droga powstaje i coś tutaj się będzie działo. Dobra, oczywiście statywu nie skleiłam, teraz mi się przypomniało, że leży, będę dzisiaj szła, to go zaraz zabiorę do domu i go skleję, a teraz już kończę, bo wyjeżdżam na asfalt, więc no nie będę, wiadomo, głupiała. Dobra, obiad gotowy, pieczony kurczak, buraczki tarte. I kasza gryczana, sos kupiłam taki, słuchajcie, gotowy, koperkowy, śmietankowo-koperkowy, no. I trochę przesadziłam z polaniem, ale wygląda pycha, smacznego. Towarzystwo śpi na fotelu, na moim szlafroku śpią. Jest im najlepiej, tak, Kiciusie? O, ty co powiesz, panienko? Co powiesz, panienko? Sonika, Soniunia. O. A ja sobie zrobiłam kawkę. Wypiję, słuchajcie, kawę i będę działać dalej. A już mam godzinę 16:30. Robi się już ciemno za oknem. No, ale pączka, słuchajcie, nie wcisnę. Pączek dopiero będzie na kolację. Tak myślę, bo najadłam się tym obiadem. My już robimy sobie kolację, herbatka. Szykuję dziewczynom tosty, sobie zażyczyły. Będę obierać owoce, jeszcze sobie muszę donieść. Umyję, obiorę i będę robić koktajl w tym. No wiecie, w blenderze zblenduję, taki do wypicia. I przypaliłam sobie deskę. I powiem wam, że ja już kolacji dzisiaj nie jem, wypiję sobie tylko ten koktajl, bo no rzadko kiedy robimy obiad z dwóch dań, bardzo rzadko, przeważnie robię z jednego, no przy niedzieli to jest z dwóch dań, bo tak to nie ma komu jeść. A dzisiaj jak wiecie, siedzi się w domu, to jest, zjadłyśmy i zupę, no i oczywiście drugie zjadłam i jestem mega najedzona i jeszcze w międzyczasie zjadłam tego pączka w końcu, miałam go zjeść na kolację, ale nie wytrzymałam, już niosę, ale nie wytrzymałam i go zjadłam. No to na kolację tylko koktajl, bo jestem naprawdę najedzona.
Dobra, my już wykąpane. Idziemy jeść kolację. Tak, Laura wykąpana. Laura jest głodna i się z wami żegnamy. I zobaczcie, pokaż, jaką masz piżamkę. Ciepłą, fajną, takiego pajacyka. Kiedyś kot przyszedł. Tak, kiedyś kupiłam jej no, na ciuchach za chyba 12 zł czy 8. Nie, to są od Mikołaja. Ale co? Skarpetki, tak, ale piżamkę to na ciuchach kupiłam za 12 czy 18 zł. Nie pamiętam. Mruczuś przyszedł się popieścić. Dobra. A jej zakładam takie ciemne. Jej zakładam, Laurze, to zakładam na do spania, słuchajcie. Ciepłe takie grube piżamy, dlatego że ona się kopie i odkopuje. I ona śpi bez przykrycia. Dlatego ją zapobiegawczo ubieram ciepło. Dobra, pies szczeka, nie wiem co tam się dzieje. Kochani, żegnamy się z wami dzisiaj. Być może do zobaczenia jutro. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Co Kituniu przyniósł. Przyszedł tutaj, myślałam, że coś masz w pysku. Przyszedł się tu popieścić, bo koty właśnie zjadły, słuchajcie, kolację. No i po kolacji to jest, o, widzicie, już się przykleił do mnie. Po kolacji to przychodzą na pieszczoty i po śniadanku. Tak? Trzeba ich wypieścić, bo są najedzone. Dobra, żegnamy się. Do zobaczenia. Być może do jutra. Pa.